Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Lekcje historii w szkole podstawowej i w gimnazjum jeszcze ówczesnym kończyły się mniej więcej na roku 1960. To, co działo się po 1960, to była wielka czarna przestrzeń, bo najpierw w tym pierwszym etapie nauki zaczynało się od starożytności i jakoś się nie dochodziło do tych czasów nowożytnych. No i to jest chyba problem, że my nie tak dużo wiemy, jeżeli chodzi o młodych ludzi, o tym, co działo się w historii tej naszej Polski najnowszej. Dlatego pojawia się pytanie, czy 4 czerwca to data, która powinna być dla nas powodem do chluby, czy która powinna skłonić nas do zastanowienia się nad tym, że coś może po drodze poszło nie tak? Rzeczywiście przez wiele lat, chyba przez ostatnie 30 lat, w szkołach podstawowych i średnich był największy nacisk położony na uczenie tej dawnej historii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej, a te czasy współczesne no, były jakoś traktowane po macoszemu, albo nie było na to czasu, albo prowadzący niekoniecznie byli zainteresowani tymi najnowszymi wydarzeniami. Tymczasem przede wszystkim trzeba dążyć do tego, żeby młodzież wiedziała, co się działo. I to działo w kraju, w którym żyją. Bo przecież dzisiejsi obywatele nie żyją ani w II Rzeczpospolitej, ani w I. Więc to losy aktualnego państwa są ważne dla nas. I zupełnie czym innym jest znajomość faktów, znajomość wydarzeń, a czym innym jest pytanie, które pan zadał, z czego mamy być dumni. No, mnie się wydaje, że tutaj oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, natomiast przede wszystkim trzeba w szkołach kłaść nacisk na informacje, na to, żeby młodzież no, otrzymała pewne minimum wiedzy o sytuacji, która w Polsce była i jak wiadomo czasy bieżące trochę wynikają z tego, co było niedawno. Więc to, które daty czcimy, które uważamy za najważniejsze, może być właśnie przedmiotem ciekawej dyskusji. Niech się młodzi ludzie uczą na przykładzie tych debat, jak oceniać poszczególne wydarzenia, tylko najpierw trzeba je poznać. I myślę, że to jest właśnie zadanie szkoły. A 4 czerwca 1992 roku to jest data, która pokazywała, że mamy demokrację, czy to jest data, która pokazywała, że nie do końca rozliczyliśmy się z przeszłością i chyba już ciężko byłoby to później zrobić? 4 czerwca 92 roku to jest data, kiedy został przez Sejm odwołany rząd Jana Olszewskiego. To w którym, dodajmy, pan był ministrem obrony tak, narodowej. To była ważna data, dlatego że no, misja tego rządu została przerwana po mniej więcej pół roku i trzeba sobie zdawać sprawę, dlaczego do tego doszło, jakie były tego przyczyny, jakie tego skutki. Otóż no, bezpośrednią przyczyną było to, iż Lech Wałęsa wrócił z Moskwy, gdzie podpisał traktat o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski i podpisał traktat o współpracy z Rosją i po powrocie z Moskwy już na lotnisku ogłosił, że cofa uznanie prezydenta dla rządu Jana Olszewskiego, co dało natychmiast impuls posłom Unii Demokratycznej, by zbierać podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności do rządu, co zaowocowało później tym głosowaniem 4 czerwca 92. Otóż wyraźnie widać, że tym bezpośrednim impulsem była wizyta w Moskwie. I możemy się zastanawiać, dlaczego Lech Wałęsa podjął taką decyzję. Czy ktoś mu w Moskwie kazał, czy też on się poczuł urażony telegramem, jaki wysłał do niego premier w trakcie wizyty w Moskwie, a od paru dni wiemy, że w tym telegramie, w tym szyfrogramie było jasne stanowisko całego rządu, nie tylko premiera, na temat tego, że z tego projektu porozumienia trzeba wykreślić jeden artykuł, że nie można go podpisać, bo ten artykuł 7 mówiący o tym, że w dawnych radzieckich bazach powstaną radzieckie spółki handlowe, no, zagraża suwerenności. I trzeba to wyjaśniać, trzeba wiedzieć, jaki był kontekst tych decyzji.
No właśnie, jaki był kontekst tych decyzji? Dlaczego Lech Wałęsa podjął decyzję o tym, że po pierwsze nie bierze pod uwagę stanowiska rządu, a po drugie, no, tak została kontynuowana ta polityka, że rzeczywiście po wizycie, która miała miejsce 21 maja 92, no, 4 czerwca doszło do tej zmiany, nocnej zmiany. Myślę, że tutaj no, trzeba pamiętać, że czasy były dramatyczne. Polska była na, jakby tu być, drodze do budowy demokratycznego państwa. Byliśmy parę miesięcy po wolnych wyborach. Była gwałtowna transformacja gospodarki z planowej na rynkową. I myślę, że nie wszyscy sobie zdawali sprawę, na czym polega budowa suwerennego państwa. Otóż no, zdaniem rządu, który miał poparcie w parlamencie, nie można było dopuścić do tego, żeby w Polsce pozostały jakieś przeżytki z czasów sowieckich, żeby w Polsce były jakieś enklawy wpływów rosyjskich. I stąd no, jednoznaczne stanowisko całego rządu, który przeciwstawiał się temu akceptacji tego artykułu 7 w tym porozumieniu. Otóż no, Lech Wałęsa to lekceważył, jego doradcy to lekceważyli. Mało tego, minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski tę sprawę lekceważył. Uważali, że samo podpisanie traktatu o współpracy z Rosją i wycofanie wojsk jest ważniejsze i że tutaj nie ma co przywiązywać wagi do tej kwestii. No, rząd Jana Olszewskiego był bardziej pryncypialny i wykorzystał to, iż ówczesna konstytucja jednoznacznie stwierdzała, że prezydent za granicą działa z upoważnienia rządu. Jednym słowem, prezydent musi podporządkować się woli rządu. I Lech Wałęsa to zrobił. Mógł wrócić do Warszawy i ogłosić swój wielki sukces. Byłem, podpisałem dobre porozumienie. A on wrócił wściekły, mimo że dzięki rządowi uniknął, można powiedzieć, katastrofy. No, uniknął hańby osobistej i uniknął no, bardzo złego działania przeciwko Polsce. No, więc to nie było całkowicie racjonalne. Przypuszczam, że tu jacyś doradcy Lecha Wałęsy, którzy byli bardzo dziwni i niektórzy mieli powiązania z dawną Służbą Bezpieczeństwa, no, wywarli na niego wpływ, zbuntowali go, stwierdzili, że to stanowisko rządu było, nie wiem, naruszeniem jego prestiżu, czy było jego poniżeniem, co nie miało w ogóle miejsca. To była normalna, jakby to powiedzieć, współpraca między najważniejszymi instytucjami państwa. A czy to nie jest chichot historii, że tyle lat po tych wydarzeniach też 4 czerwca osoby, które brały udział w tej nocnej zmianie, będą teraz maszerowały ulicami Warszawy, wznosząc swoje hasła dotyczące demokracji? Nie wiem, jakie były intencje. Wszystko zależy od tego, jaki będzie przekaz tej demonstracji, która będzie w najbliższą niedzielę. Czy to będzie odwoływanie się właśnie do 4 czerwca 92, kiedy obalono rząd, kiedy no, Donald Tusk wspólnie z komunistami postanowił chronić komunistyczną agenturę. Czy też będzie się może odwoływał, nie wiem, do 4 czerwca 89, a może w ogóle się nie będzie odwoływał do przeszłości, bo to wcale nie jest konieczne. Może się odwoływać do przyszłości i zaprezentować program, który, bo można powiedzieć, że od 7 lat czekamy na to, żeby Platforma Obywatelska przedstawiła jakiś program dla Polski, jakiej chce Polski, bo no, jak na razie to tylko słyszymy krytykę aktualnych władz, a żadnych założeń programowych no, trudno się dopatrzeć. W kwestii krytyki działań obecnie rządzących bardzo, bardzo jaskrawym przykładem było to, co działo się wczoraj w Parlamencie Europejskim. Debata, ze którą wnioskowali między innymi HDC-y i między innymi europosłowie polscy ze strony opozycji sejmowej. Ta debata dotyczyła ustawy powołującej Komisję do spraw zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo naszego kraju. To może tak bardzo ogólnie zapytam, czy taka komisja jest potrzebna? No, wydaje mi się, że w związku z wojną, która jest od kilkunastu miesięcy w Europie, w związku z rosyjską agresją na Ukrainę,
W kilku krajach Europy, w Niemczech czy we Francji, powstały takie komisje i u nas również ona jest potrzebna, ponieważ wiemy, że w ubiegłych 30 latach no, byli politycy, którzy mieli wyraźne prorosyjskie poglądy, a właściwie nie idzie nawet o poglądy, bo idzie o to, czy za tymi poglądami szły jakieś działania. Otóż myślę, że społeczeństwo powinno wiedzieć, jaki polityk dostrzegał zagrożenia ze strony Rosji, a jaki je lekceważył. Kto ulegał interesom rosyjskim, a kto bronił interesów polskich. To jest po prostu sprawa uczciwości i sprawa no, troski o przyszłość naszego kraju, żeby ludzie wiedzieli, na kogo mogą liczyć, kto będzie Polski bronił, a kto interesu naszego nie rozumie. A jeżeli chodzi o te rosyjskie wpływy, to w jakich dziedzinach mogły się pojawiać? Jakie dziedziny, czy to bezpieczeństwo, czy to ekonomia, gospodarka, czy może wszędzie te rosyjskie macki można gdzieś dostrzec, biorąc pod uwagę doświadczenia innych państw? Myślę, że można badać te wpływy w różnych dziedzinach. To na przykład w energetyce, w rozliczeniach finansowych z Rosją, w polityce obronnej na przykład. Czy poszczególne rządy troszczyły się o obronność, czy też lekceważyły sprawy wojska i likwidowały jednostki wojskowe? No to są pytania, które można stawiać i się pytać, dlaczego ktoś tak, a nie inaczej postąpił. Być może takie osoby potrafią to wyjaśnić. No ale jeżeli nie potrafią, to znaczy, że były naiwne, nie rozumiały sytuacji albo naśladowały obcą politykę, no to wtedy się nie nadają do tego, żeby je wybierać na przyszłość. Ja tylko chcę dodać, że ta komisja nie może nikogo ukarać ani zakazać mu życia, udziału w życiu publicznym. To jest tylko no, opublikowanie informacji wobec społeczeństwa. A jeżeli chodzi o nazwę taką bardzo lekko używaną przez stronę związaną z Platformą Obywatelską, to ta ustawa nazywana jest Lex Tusk. Z kolei strona związana z Prawem i Sprawiedliwością nazywa ją Lex Antyputin. I która z tych dwóch nazw jest bliższa prawdzie? Ja bym po prostu mówił pełną nazwę, czyli że to jest ustawa do badania wpływów rosyjskich na polską politykę. A jeżeli na terenie Parlamentu Europejskiego panuje powszechne przekonanie i większość posłów mówi o tym, że to jest ustawa Lex Tusk, no to znaczy, że większość europosłów doskonale wie, że Donald Tusk działał w interesie Rosji, a nie w interesie Polski. No to muszę powiedzieć, że jestem tym zszokowany, że tam w Parlamencie Europejskim wszyscy mają taką dokładną wiedzę o tym. Europoseł Beata Szydło mówiła wczoraj z mównicy w Europarlamencie, że jeżeli chodzi o sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości, zwracała się wtedy do unijnego komisarza do spraw sprawiedliwości Didiera Reindersa. Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to zgodnie z traktatami te sprawy należą do gestii suwerennych państw. No to jeśli tak jest i tak rzeczywiście wynika z traktatów, to czemu przez cały czas kwestia praworządności i tego, co jest związane z naszymi sądami, jest podnoszona na forum europejskim? Rzeczywiście w traktacie są wymienione dziedziny, które leżą w kompetencjach Unii czy Komisji Europejskiej i tam wymiaru sprawiedliwości nie ma. Natomiast Komisja Europejska próbuje no, siłą faktów dokonanych poszerzać te swoje kompetencje. Pan komisarz Reynolds wczoraj, który słuchał słów pani premier Szydło, chichotał, ponieważ on doskonale wie, że Komisja Europejska łamie traktat i właśnie ingeruje w wymiar sprawiedliwości w różnych krajach. A dlaczego tak robi? Bo po prostu chce i jej na to różni ludzie pozwalają. To się dzieje dlatego, że w sposób zupełnie fałszywy dokonuje się interpretacji traktatu. To znaczy wnioskuje się z tego traktatu, z tych zapisów, to czego tam nie ma. Więc na przykład no, z praw człowieka, które są w jakimś artykule, można wywieść konieczność wpuszczania migrantów, prawda? I tak dalej. Znaczy rzeczy zupełnie dowolne.
I tego rodzaju zupełnie swobodne wnioskowania są nie tylko prowadzone, ale są wcielane w życie. I moim zdaniem kiedyś państwa członkowskie powinny tego zabronić, bo to jest całkowicie nielegalne i to w ogóle zmienia charakter Unii Europejskiej jako organizacji. Jeżeli chodzi o swobodne wnioskowanie, to chyba można tak nazwać wypowiedź Emmanuela Macrona na konferencji bezpieczeństwa GLOBSEC w Bratysławie. Otóż z jednej strony Macron powiedział, że to, co wydarzyło się na Ukrainie, było elektrowstrząsem, który obudził NATO. On w ten sposób odpowiedział na tę swoją dawną krytykę NATO, kiedy mówił o śmierci pnia mózgu NATO, więc stwierdził, że teraz to był elektrowstrząs, ale z drugiej strony mówił o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale chyba najciekawszą, a może najgroźniejszą z wypowiedzi, które padły podczas tego właśnie szczytu, była wypowiedź na temat tego, że wschodnia część Unii Europejskiej jest za bardzo dozbrojona. Opowiedział się za częściowym rozbrojeniem wschodniej flanki NATO po zakończeniu wojny na Ukrainie. Jaki jest cel takich wypowiedzi? Jaki jest cel w ogóle snucia planów na temat rozbrojenia wschodniej flanki NATO po wojnie na Ukrainie, biorąc pod uwagę, że Rosja nie zniknie od tak? Otóż to jest dowód na łamanie prawa. To jest ewidentne naruszanie suwerenności. Dlatego, że prezydent Francji nie ma żadnych, podkreślam, żadnych uprawnień, żeby decydować o tym, jak Polska jest, czy nie jest uzbrojona. I nie on będzie o tym decydował. No, prezydentowi Francji się wydaje, że jak porozmawiał 100 godzin z Putinem, jak odbył wizytę w Pekinie, no to może rządzić światem i że on jest bardzo ważny. Otóż no, trzeba kategorycznie stwierdzić, że to jest nadużycie. I to jest dowód na to, że dlaczego Francja chce razem z Niemcami zlikwidować zasadę podejmowania decyzji w Unii na zasadzie konsensusu. Właśnie po to, żeby narzucać takim krajom jak Polska rozbrojenie, czyli uległość wobec Rosji. Otóż z tej wypowiedzi wynika, że nigdy nie możemy się zgodzić na zniesienie zasady konsensusu w Unii Europejskiej. I co więcej, że zawieranie kontraktów wojskowych z Francją nie ma sensu, bo ona w dowolnej chwili, jak będziemy mieli broń francuską, nas zablokuje, to znaczy nie dostarczy części albo zatrzyma działanie tych urządzeń. To jest po prostu kraj, który jest rządzony przez ludzi nieodpowiedzialnych. Parę lat temu prezydent Francji mówił o śmierci mózgowej NATO, ale wcześniej inny prezydent w ogóle wyprowadził Francję z NATO. Więc pamiętajmy, że to nie jest wiarygodny sojusznik. Tam są politycy prorosyjscy, którzy myślą wyłącznie o własnej karierze. A jeżeli chodzi o wprowadzanie do NATO, to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest dziś w Kiszyniowie na spotkaniu 40 liderów 40 państw. Jedną z rzeczy, które dziś wypowiedział ukraiński przywódca, było to, że jego kraj jest gotowy do bycia w NATO. Czeka, kiedy NATO będzie gotowe. Czy rzeczywiście Ukraina jest gotowa do tego, żeby wejść do NATO? Bo to, że NATO raczej nie jest gotowe ze względu na status i stan wojny w tym momencie, no to wiemy. Ukraina rozbudowała siły zbrojne i ma chyba blisko milion ludzi pod bronią, dobrze uzbrojonych, wyćwiczonych, więc ma duży potencjał. Ma potencjał sprawdzony w boju, więc w tym sensie jest, można powiedzieć, przygotowana, żeby być sojusznikiem w sojuszu. Natomiast oczywiście Ukraina jest uwikłana w wojnę. Ukraina nie ma akceptowanych powszechnie granic, wobec czego jest pewien problem formalny z jej uczestnictwem. Również jest kwestia ustabilizowania sytuacji na Ukrainie. Wiemy, że Ukraina zgłaszała swój akces do NATO już kilka lat temu i że to był jeden z argumentów strony rosyjskiej, kiedy szykowała się do agresji na Ukrainę. Więc muszę powiedzieć, że to są no, bardzo daleko idące wypowiedzi. Chciałbym się powołać tutaj na raport, który przygotowała
przygotował zespół kierowany przez byłego sekretarza sojuszu pana Rasmussena, tak zwany Kiev Security Compact, gdzie wyraźnie stwierdzono, że status Ukrainy, który gwarantowałby jej pokój, to jest taki status, czy takie relacje, jakie ma Izrael z państwami zachodnimi. Wiemy dobrze, że Izrael nie jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, natomiast jest wspierany i ma pewne gwarancje na wypadek agresji. Otóż ten raport Rasmussena, zresztą z udziałem polskich polityków, przewiduje, że Ukraina będzie też dozbrojona, będzie silna, będzie w stanie się bronić, no ale nie przewiduje szybkiego członkostwa w sojuszu. Także tutaj mamy różne koncepcje i trzeba widzieć to, te członkostwo w kontekście właśnie zakończenia wojny i stabilizowania sytuacji. Z kolei amerykańskie media donoszą, że sprawa członkostwa Ukrainy może być podobna jak sprawa niemiecka, kiedy to RFN dołączyło do NATO, a wschodnia część Niemiec nie była częścią sojuszu. Czy taki scenariusz jest realistyczny? Wszystko się okaże w lipcu, ale o ile wiem, to szereg państw nie jest gotowych na to, by w lipcu podjąć decyzję o przyjęciu Ukrainy. I myślę, że zakończenie wojny jest ważniejsze niż to formalne członkostwo, bo bezpieczeństwo Ukrainie można zapewniać w różny sposób, niekoniecznie przez formalne członkostwo. Współpraca z wieloma państwami zachodnimi, gwarancje ze strony niektórych państw zachodnich, to również może być bardzo silny argument w dziedzinie bezpieczeństwa. A czy Szwecja będzie członkiem, kolejnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego już na szczycie w Wilnie, czy jednak będziemy musieli jeszcze poczekać? No bo wybory w Turcji już zakończone, już wiemy, jak to będzie wyglądało. Czy Erdoğan nadal będzie grał tą kartą? Mam nadzieję, że uda się prezydenta Erdoğana przekonać, ale to jest kwestia negocjacji, ponieważ są pewne nieporozumienia między Szwecją a Turcją i one dotyczą, no, powiedzmy, zachowania mniejszości tureckiej w Szwecji, mniejszości tureckiej, która jest opozycyjna wobec Erdoğana. No i prezydent Erdoğan oczekuje, że Szwecja nie będzie wspierała takich ruchów politycznych, które destabilizują sytuację w jego kraju. No to jest zupełnie zrozumiałe. A jest jeszcze jeden kraj, który też ma bardzo duże aspiracje, jeżeli chodzi o NATO, Unię Europejską, który też jest teraz bardzo mocno wspierany, a w którym to właśnie dzisiaj jest ten szczyt 40 liderów państw demokratycznych. Mołdawia. Właśnie jak wygląda droga dojścia Mołdawii? Do Unii Europejskiej mamy jakiś plan nakreślony, ale co z tym NATO? Czy tutaj też jest trudna sytuacja? Część Mołdawii nad Dniestrze zajmowane przez prorosyjskich separatystów, jest tam rosyjskie wojsko. Czy dopóki tam są Rosjanie, to nie ma szans dla Mołdawii? Myślę, że Mołdawia potrzebuje przede wszystkim stabilizacji i wzmocnienia swoich struktur państwowych. No, o ile wiem, właśnie Unia Europejska i niektóre kraje natowskie udzielają rządowi obecnemu wsparcia. Natomiast no, trudno mówić o członkostwie w NATO państwa, które ma garnizony rosyjskie na swoim terytorium. Trzeba najpierw tę sprawę wyczyścić w relacjach z Rosją, a dopiero później zastanawiać się, co to będzie.